Leżałem tam, z zamkniętymi oczami, w tym nieznanym świecie, pełnym nieznanych zapachów, smaków, barw. Pod niebem tak gwiaździstym, że nie umiałbym w domu nikogo przekonać, że takie istnieje. Leżałem z setkami podobnych do siebie, odartych z godności żołnierzy. Polskich, francuskich, pruskich. Wszyscy my w malignie, zlani potami, targani nieustannymi skurczami, bólem w jamach ocznych, stóp, lędźwi, brzucha. Leżałem wspominając ten dzień, kiedy zdecydowałem się postawić swoją stopę na trapie okrętu. Próbując zrozumieć, co też mnie tu pchnęło. Miałem przecież wybór. Wielu z nas, usłyszawszy przeklętą nazwę San Domingo, odmawiało. Nie trapiąc się o cześć swojego nazwiska, utracone rangi i pieniądze. Lękali się tego miejsca. Mimo iż bez strachu szli na bagnety wrogów, ginąc dziesiątkami i zabijając setki. Tego miejsca się bali, mimo że znali je jedynie z artykułów pisanych w obcych językach. Wiedzieli. Czuli, że to miejsce, ta wyspa, ten niewyobrażalny skrawek ziemi nie może być miejscem stworzonym dla Polaka. Mimo że leżę tu czekając na śmierć, nie umiem opowiedzieć się, czy mieli rację. Bohatersko walczyliśmy z buntem niewolniczym. Bohatersko umieraliśmy, by dać szansę na wolność Polsce. Tylko czy to wszystko to nie jest tylko mit? Ogłoski o naszej wyprawie dotarły nas w Livorno już wiosną 1802. Doskonale świadomi byliśmy, że nasz czas na włoskiej ziemi jest już policzony. Powtarzano otwarcie, że Toskańczycy nie palili się do ponoszenia kosztów utrzymania naszej półbrygady, a sam marszałek Bonaparte uznał za najlepsze wyjście skierowanie nas w charakterze francuskiej półbrygady liniowej do kolonii. Nikt nie wiedział jednak, gdzie i kiedy nakażą nam płynąć. Wkrótce wieść nastała. Wcielono nas do wojsk kolonialnych, a naszym przełożonym mianowano francuskiego oficera Fortuna Bernarda. Gdy oficerowie ogłosili rozkazy, przyjęto decyzję dość obojętnie. Tylko niektórzy cieszyli się, że poznają kraje zamorskie. Inni, wyczuwając niebezpieczeństwo, żądali dymisji, którą bez trudności otrzymywali. W połowie maja roku 1802 znaleźliśmy się na pokładach 12 okrętów i mimo obecnej nadziei i głębokiej wierze w cele naszej misji, los od pierwszych dni starał się nam powiedzieć, z czym przyjdzie nam się mierzyć. Flotylla nasza dostała się w zasięg burzy i wściekle miotana kierowała się ku Sardynii. prymitywnych warunkach masowego i pośpiesznego załadunku nie dano czasu na aklimatyzację. Nie uodporniono przeciw malarii i żółtej febrze, co miało mieć tragiczne skutki zarówno podczas długiej podróży, jak i po dotarciu na wyspę. Żołnierzy stłoczono pod pokładem, bez wentylacji. Hamaki dostali tylko oficerowie, natomiast reszta otrzymała sienniki. Zmniejszono również dzienne przydziały żywnościowe. Na morzu nasze racje wynosiły w uncjach, sucharów 18 lub chleba 24. Na obiad słoniny 6 lub suszonej wołowiny 8, ewentualnie jarzyn 4 lub 2. Nie było to dużo, ale nie przymieraliśmy głodem. Największe trudności były z wodą, która psuła się, śmierdziała, miała kolor żółty i pełno w niej było insektów. Czyszczono ją węglem i wydawano po kwarcie na głowę, bez względu na rangę. Mimo obrzydzenia trzeba ją było pić, gdyż 40-stopniowe upały wysuszały organizm. Żołnierze, starając się uciec od gorąca, do którego nie przywykli, ochłody szukali w morzu. Jednak oddaliwszy się zanadto od okrętów, gdy podostawali kurczu pomimo prędkiego ratunku, w głębinach morskich śmierć znaleźli. Inni zaś od rekinów towarzyszących zwykle okrętom pożarci zostali. Nie mogąc przez żaden sposób zabronić kąpania się w morzu, przeznaczono godziny do kąpieli, w czasie których wyznaczono straż, która strzelając odstraszać miała morskie drapieżniki. Upały nieznośnie dokuczały. Jednej nocy tylko niejaką nam ulgę przynosiło na rozpalonych, leżąc pomostach. W czasie przekraczania zwrotnika Raca pod 36 stopniem szerokości wiatr się zmienił i we dni kilka później weszliśmy na linię zwrotnika, przez którą, przebywając dnia 12 sierpnia 1802 roku, wojsko nasze na nowo ochrzczone w imieniu Neptuna zostało. Komiczny ten obrzęd. Z wszelką uroczystością przez żeglarzy dopełniony, rozerwał nas na chwilę. Ubierają jednego majtka za Neptuna, drugiego za księdza i każdego z przepływających po raz pierwszy te linie zanurzają w kadzi napełnionej słoną wodą. Ci tylko uwolnieni od tego zostają, którzy się majtkom okupić zdołają. Odtąd stateczny wiatr wschodni przy pogodnym niebie dozwolił nam sterować prosto ku Antylom. 12 września wpłynęli do zatoki Mont-Sem-la. Około 2 po południu rzucili kotwicę przed samym miastem Cap-Français. W pierwszych dniach San Domingo zdawało się być rajem. Obfitość pożywienia i jego różnorodność, nieograniczony dostęp do świeżej wody, piwa i wina, tak różna od warunków panujących na okrętach, budowała optymizm i zadowolenie większości przybyłych legionistów. Ponieważ żołd wypłacano z dodatkami kolonialnymi, można było pozwolić sobie na prawdziwe uczty. Legioniści lądują na Haiti po trudnej podróży, bo wiem, że na tych statkach też sytuacja nie była ani komfortowa, ani przyjemna. Także trochę wygłodzeni, wymęczeni, trafiają do świata, którego zupełnie nie znają. Jest dla nich absolutnie zaskoczeniem wszystko, co widzą. Do tego przyjeżdżają zupełnie ubrani w stroje, które nie są zaadaptowane do warunków, w których się znaleźli, więc są w wełnianych ubraniach, jest gorąco, jest im, pocą się siłą rzeczy, więc cała ta otoczka jest dla nich po prostu stresująca. Ubrania są prane przez niewolnice, które używają do tego rośliny mydlanej. No, ona nie zostawia bardzo przyjemnego zapachu, więc trzeba było te ubrania przesypywać kwiatami jaśminu albo pomarańczy, także brzmi to bardzo romantycznie. Niemniej jednak no, cały ten proceder był naprawdę inny, zaskakujący, dziwny, no, na pewno stawiający ich w sytuacji, której do tej pory nie znali. No, pod tym karaibska natura, przyroda jest bogata i nie tylko są tam piękne kwiaty i drzewa, ale są różnego rodzaju robactwo, jak to się mówiło, więc i kleszcze, i mrówki, zwłaszcza mrówki były bardzo męczące, wchodziły w ubrania i po prostu powodowały i świąt, i zapalenie skóry. Zarażenie oznaczało się najpierw niedomaganiem bliżej nieokreślonym, znużeniem, przygnębieniem, dotkliwym bólem w jamach ocznych oraz stóp, lędźwi, a także okolicy brzucha. Szybko, bo po dobie następujących dreszczów, zwiastowało gorączkę gwałtowną, ostrą, suchą. Twarz stawała w płomieniach. Z oczu nieruchomych spływały łzy. Wszystek żar zdawał się wypełniać piersi, gdy zresztą ciało było miernie ciepłe albo i zimne. Język chropawy powlekała gęsta ciecz, biało-żółta. Występowała na zęby i wkrótce zmieniała się w skorupę czarną. Tętno było wzmożone. Wymioty zielonkawe od żółci. Odchody i mocz czerwone. W drugim okresie choroby też same jej znamiona przybierały na sile. Żołądek w stanie nadzwyczajnego podrażnienia nie zatrzymywał płynów, których łaknął organizm trawiony gorączką. Następnie wydzieliny zabarwiały się czarno i krwią. Na karku, piersiach i ramionach okazywały się plamy. Rany otwierały się, a brzegi ich często były ogniste. Chory obojętniał na wszystko i czuł się lepiej. Ta ulga zwykle zapowiadała koniec. Bezgładowi nerwowemu towarzyszyły kurcze i czkawka, krwotok nosem, zwiększone wymioty i odchody czarne. Przytętnie małym, słabym i twardym, ciepłota bardzo wysoka. U jednych skóra zeschła, u drugich potem zlewała się zimnym. Przy wyczerpaniu zupełnym chory nie mógł nawet powieki podnieść, a tylko drgania mięśni ocznych zapowiadały zgon nieodłączny. Własność klimatu tak straszną była, że w 24 godzin po zgonie rozlało się ciało jak smoła czarne. Tylko kości zostały. A pandemia żółtej febry zaczęła się jeszcze tak naprawdę przed przybyciem legionistów na Haiti. No, była absolutnie zjawiskiem powszechnym, które nie tylko oczywiście zabijało osoby, które przypłynęły na wyspę, ale też lokalnie było bardzo dużo ofiar. Natomiast wiadomo, że dodatkowo dla Europejczyków, którzy znajdują się w zupełnie właśnie nowym klimacie, ta mordercza choroba działała po prostu o wiele szybciej. Także na początku ginęło, umierało od tej choroby 15%, taki był procent śmiertelności, no ale w trakcie rozwoju choroby ten procent śmiertelności rósł aż urósł do 80%, więc właściwie kto zachorował, właściwie był skazany na śmierć. Dodatkowo warunki leczenia były naprawdę co najmniej złe, jeśli nie powiedzieć prawie nieistniejące. Nie tylko, że nie było pielęgniarzy i lekarzy, bardzo często ci opiekujący się chorymi sami umierali na żółtą febrę, ale dodatkowo brakowało lekarstw, bandaży, tworzono jakieś polowe szpitale, także zwiększając możliwość jakby leczenia tych osób, które zapadły na chorobę. Natomiast niestety efektywność tego leczenia była naprawdę słaba, także pandemia pochłonęła wiele żyć legionistów. Epidemia spowodowała w wojsku wielką demoralizację. Opuszczony w ubiorze, smutny i zniechęcony żołnierz, choć jeszcze nie dotknięty chorobą, przeczuwał, że go nie minie. Że daleko od rodzinnej ziemi przyjdzie mu kości złożyć i ojczystej strzechy więcej nie zobaczy. Jedni oddawali się więc wyuzdanej swawoli i bezprawiom, by użyć życia. Inni gotowali się na śmierć w skupieniu. Szpitale napełnione były chorymi, którzy, często leżąc na ziemi, bez żadnego zostawali opatrzenia. A czekała nas przecież walka. Nie znamy terenu, zwyczajów ludzi i ich języka. Z zestawień głównodowodzącego armią żołnierzy Leclerca dowiadujemy się, że pierwszy batalion Polski liczył 984 ludzi, z czego pod bronią było około 600. W obozie Haut Cap gotowych do walki było 4 oficerów polskich i 126 żołnierzy oraz 114 chorych w szpitalu. W obozie Le Petit Onze 3 oficerów i 14 żołnierzy pod bronią i aż 227 w szpitalu. Co ważne, Leclerc wspomina o problemach z polskimi żołnierzami, którzy nawykli do regularnych działań. Są niezdarni, gdy wypada występować im indywidualnie lub w niewielkich grupach. Każdy oddział musi się ubezpieczyć z przodu i z boków, postępować jak najciszej, odpoczywać bez ognisk. Należy porzucić szyk zwarty, a posuwać się jeden za drugim, czujnie i z gotowym do strzału karabinem. Głównym problemem nowo przybyłych polskich legionów na San Domingo był klimat oraz górzyste ukształtowanie terenu. Polacy musieli dźwigać ciężkie koce, ciężkie płaszcze, musieli spać na gołej ziemi, na odkrytym terenie, z insektami, których ukąszenia powodowały liczne choroby. No i koniec końców zmęczenie tak dawało się we znaki, że po prostu porzucali swój ekwipunek, który trafiał w ręce rebeliantów. Żołnierze polscy nie byli przyzwyczajeni do taktyki walki na Haiti. Tutaj musieli korzystać ze sposobu przemieszczania się indyjskiego stylu, jeden za drugim. Dodatkowym problemem był brak map, który odzwierciedlałby rzeczywiste ukształtowanie i topografię terenu. Dlatego też musieli korzystać z miejscowych przewodników, co wiązało się z kilkoma przeszkodami, m.in. brak zaufania oraz bariera językowa. Polacy średnio znali francuski, natomiast przewodnicy miejscowi mówili językiem kreolskim, który był właśnie mieszanką języka francuskiego oraz miejscowych dialektów. Trwająca od 1801 roku wojna o niepodległość Haiti stale nabierała na sile. Do oddziałów rewolucyjnych przyłączały się stale nowe oddziały zbiegłe z szeregów wojsk francuskich, zabierając ze sobą znaczne ilości uzbrojenia, amunicji i żywności. Świadomość stale pogarszającej się sytuacji mieli głównodowodzący armii francuskiej, którzy podjęli decyzję o jak najszybszym włączeniu polskich oddziałów do bezpośredniej walki z przeciwnikiem. W okresie pierwszych 6 tygodni Polacy włączeni byli jedynie do walki z nieregularnymi oddziałami powstańców przy boku doświadczonych wojsk francuskich. Pierwszy batalion Michała Gabriela Bodzyńskiego dotarł na Haiti 2 września 1802 roku. Zostali przydzieleni do wojsk generała Claro na północy, który aktualnie wtedy miał pod swoim dowództwem około 2500 żołnierzy. Godną do odnotowania misją tego batalionu jest na pewno historia kapitana Feliksa Grotowskiego z Krakowa i jego 4. kompanii. 6 października 1802 roku otrzymali zadanie, aby dostarczyć do obleganego Marmelade żywność i amunicję. Była to bardzo trudna misja, ponieważ oblegającymi były wojska krwawego Scylli, Kongosa, który słynął z wielkiej brutalności wobec wojsk francuskich. Kiedy kapitan Grotowski dotarł do Marmelade, razem z dowództwem zauważyli, że prawdopodobnie nie mają szans przeżyć i broniąc się przeciwko powstańcom. I kapitan wpadł na bardzo dobry pomysł, aby oddać magazyn wypełniony amunicją i żywnością Scylli w zamian za to, żeby on pozwolił im się wycofać. W związku z tym wysłali do Scylli powstańca, który złożył taką propozycję. Scylla nie zastanawiał się długo tak naprawdę, bo aprowizacja była ważnym punktem w tamtym czasie dla wszystkich stron konfliktu. Wierzył oczywiście też, że i tak dogoni uciekających żołnierzy. Jednak to się nie udało, ponieważ Francuzi przezornie wysłali powstańca do swojej bazy na północy z prośbą o dodatkowe wojska, które pomogą się wycofać żołnierzom. I tak się stało. Dzięki temu oczywiście stracono amunicję, stracono żywność, ale przetrwało wielu żołnierzy, a kapitan Grotowski został za to na pewno odznaczony i doceniony w pamiętnikach. 3. Batalion Polski pod dowództwem Franciszka Grabskiego, liczący etatowo 789 żołnierzy, faktycznie 634, gdyż reszta była w szpitalach, został włączony do prawej dywizji północnej pod dowództwem Jana Bruneta. Polaków skierowano do Born. Jedną kompanię, 65 Polaków z 2 oficerami, pozostawiono na straży dużego szpitala w Born. 2 zaś skierowano do umocnień przedpola, razem z Francuzami 380 żołnierzy. Reszta sił francuskich wraz z 5 kompaniami polskimi ruszyła do bezpośrednich walk. Około 200 legionistów skierowano do Pendy. Pozostałe kompanie rozmieszczone zostały w Côte de Terre, Chipele d'Eau oraz Lomb. Najtragiczniejsze wydarzenia wiążą się z 3. kompanią kapitana Antoniego Sangowskiego. Kapitan Sangowski zapadł się w bagnisko, które było porośnięte trzciną, tatarakiem. W tym samym czasie starszy sierżant Różkowski wraz z kolegą dotarli do straży przedniej Kierystiniego. Równolegle Haitańczycy zabrali się za polskich jeńców, przywiązywali ich do drzew i w ogólnym szale zaczęli odcinać im uszy, nosy, wydłubywać oczy, podpalać stopy, rozpalać ogniska na plecach. To wszystko obserwował kapitan Sangowski, który z jednej strony widział śmierć swoich podkomendnych, z drugiej strony zapewne obawiał się, że trafi w ręce Haitańczyków. Ostatecznie z plantacji Dubrail uratowano 4 legionistów, a także oczywiście kapitana Sangowskiego. On zresztą potem trafił do szpitala w Borń, gdzie wkrótce zmarł, ponieważ ze względu na zbyt długie przebywanie w bagnie zachorował na zapalenie płuc. Tym samym właściwie uniknął tak naprawdę sądu wojennego za to, że stracił powierzony pododdział, a także za rozstrzelanie niewinnego przewodnika. Batalion Polski pod wodzą Wojciecha Bolesty został wysadzony w Mont-Sem-la. Miasto miało piękny i wygodny port z redą. Leżało naprzeciw kubańskiego przylądka Mizi i porównywano je do Gibraltaru. Z 2. batalionu pozostawiono w Myl tylko 1 kompanię. Reszta ruszyła w składzie mieszanej dywizji generała Jean-Jacques'a Dessalinesa ku Genève. Decyzją nowego dowódcy 8 kompanii wysłano jako wsparcie do Port-au-Prince, z czego 115 żołnierzy odesłano do Saint-Marc dla wzmocnienia tamtejszego garnizonu. W tym czasie w szeregach francuskiej armii coraz powszechniejsze stawały się zdrady oddziałów sformowanych i dowodzonych przez czarnoskórych żołnierzy. Szczególnie ważnym okazało się posunięcie Dessalinesa, który wraz z podległymi mu oddziałami przeszedł na stronę powstańców. Reperkusje tych wydarzeń miały być szczególnie brzemienne w skutkach, zarówno dla sił wojsk kolonialnych, jak i dla morale samych żołnierzy, w tym postaw polskich legionistów. Jedną z tragiczniejszych historii 2. batalionu Wojciecha Bolesty niewątpliwie jest historia, która wydarzyła się w Saint-Marc. Wojciech Bolesta i jego batalion zostali osadzeni na początku w Saint-Mol-Nicolas, po czym dostali rozkazy, aby przemaszerować do Jacmel na samo południe wyspy, czyli z północy na południe bardzo duża odległość. Saint-Marc leży mniej więcej w połowie tej drogi między tymi miastami. W Saint-Marc w tamtym czasie stacjonowała 12. półbrygada kapitana Desiriego, kolonialna, czyli złożona z miejscowych czarnoskórych, z mulatów, ogólnie z ludności, która mieszkała na wyspie. I tego dnia dowódca francuski zorganizował apel poranny, gdzie zażądał, aby wojska właśnie Desiriego wystąpiły do tego apelu bez broni. Jak już to zrobiły, wówczas rozkazał polskim legionistom otoczyć ich, a następnie bagnetami wymordować co do jednego. Była to próba walki tak naprawdę wojsk francuskich z ogólnie panującą w tamtym czasie dezercją, ponieważ głównie wojska kolonialne, kiedy dowiadywały się, że w pobliżu jest jakiś dowódca, czy że zbliża się front powstańczy, często decydowali się na dezercję, zabierając ze sobą mundury, amunicję, sprzęt. No było to niewątpliwie bardzo przykre wydarzenie zawsze dla wojsk francuskich. To, co teraz widział każdy, nędza, zniszczenie, stosy ciał pokrywających ziemię, głodujący ludzie, było przygnębiającą rzeczywistością. Szczególnie przerażające okazywały się jednakowoż opowieści o traktowaniu schwytanych żywych przeciwników. Okrucieństwa stawały się przerażającą rzeczywistością. Zarówno rewolucjoniści, jak i żołnierze strony francuskiej coraz częściej okazywali się bezwzględni i krańcowo brutalni. Oddziały dowodzone przez generała Rochambeau powszechnie używały w potyczkach tresowanych dogów, sprowadzanych ze wschodniej części wyspy lub z Kuby. Psy potrafiły w ciągu paru minut rozszarpać ofiarę. Była to bardzo krwawa rewolucja. Myślę, że jedna z najkrwawszych, jeśli chodzi o tego typu zrywy. Bezkompromisowa, mordercza, brutalna, wymyślna, jeśli chodzi o sposoby torturowania, sposoby mordowania przeciwnika. Już w połowie października 1802 roku sytuacja zaczęła się wymykać z rąk Francuzów. Powodem tego było przejście do powstania generała Dessalinesa, czarnoskórego francuskiego dowódcy kolonialnego, można powiedzieć gwiazdy lokalnej, człowieka bardzo zasłużonego w boju, bardzo doświadczonego, przyszłego cesarza Haiti. To przejście do powstania było oczywiście też konsekwencją próby zamachu na jego życie, nieudanego oczywiście. W każdym razie celem Dessalinesa, już jako dowódcy powstania, stało się główne miasto kolonialnej Francji, czyli Cap-Français, ówczesna stolica San Domingo. Piękne miasto, liczące bardzo dużą ilość mieszkańców jak na tamten okres. Miejsce, w którym stacjonował generał Leclerc, głównodowodzący wojskami francuskimi. Miasto, które Dessalines musiał zdobyć, i na pewno przyspieszyłoby to koniec rewolucji. Także w październiku właśnie 1802 roku postanowił zaatakować. Miasto zaczęło być oblegane przez jego wojska. Leclerc, wiedząc, co się może wydarzyć, nie mógł skapitulować. Wysłał szybko do obrony 4 bataliony, które był batalion francuski, 2 bataliony kolonialne i 1 batalion polski. Bardzo ważną kwestią jest to, że rozstawienie było ich takie, że Francuzi byli po prawej stronie, w środku były 2 bataliony kolonialne, po lewej stronie batalion polski. Rozpoczyna się bitwa, ostrzał z obu stron, coraz intensywniejszy i nagle te środkowe bataliony kolonialne odwracają się w kierunku, jedni w kierunku Polaków, drudzy w kierunku Francuzów i zaczynają do nich strzelać. Była to niesamowita wolta, której nie spodziewały się wojska francuskie. W związku z tym został wydany rozkaz odwrotu. Francuzi wycofali się do pobliskiego fortu Petiton. Polacy niestety nie mieli takiej możliwości i uciekali, ratuj się kto może. Dużo z nich bardzo poległo w tym momencie, a ci, co przetrwali, jest historia zapisana w pamiętnikach, że była grupa, która schroniła się do pustego domu i dopóki mieli amunicję, dopóty mogli się bronić. Jak już się ta amunicja skończyła, wówczas powstańcy podpalili ten dom i Polacy broniący się spłonęli żywcem. Oczywiście miasto nie zostało zdobyte. Leclerc obronił stolicę, ale obie strony poniosły bardzo duże straty. Wydarzenia z Cap odbiły się szerokim echem wśród żołnierzy armii francuskiej, powodując niechęć lub też nawet wrogość w stosunku do oddziałów dowodzonych przez ciemnoskórych oficerów. Przekonał się o tym generał Maurepas, który doświadczył wrogości, gdy wraz ze swoim oddziałem wkroczył do bram miasta. Generała, którego podejrzewano o konszachty z rebeliantami, schwytano i uwięziono i nie dano mu nawet pozoru sprawiedliwego wyroku. Został stracony wraz ze swoją najbliższą rodziną. Podobny los spotkał czwórkę dzieci oraz żonę Paula Louvertura. Mulatów i ciemnoskórych żołnierzy z batalionów kolonialnych schwytano i utopiono w wodach u wybrzeży Cap-France. Ciała ich jeszcze długo pływały na powierzchni wód, budząc grozę wśród mieszkańców. W odwecie rebelianci wymordowali wszystkich schwytanych żołnierzy armii francuskich, których złapali u bram miasta Cap-France. Tymczasem w nocy z 1 na 2 listopada 1802 roku zmarł głównodowodzący generał Leclerc, a jego następcą został generał Rochambeau. W tym czasie sytuacja wojsk francuskich była bardzo trudna. Z należących do ekspedycji wojsk poległo 4000. Na żółtą febrę zmarło 16 000, a pozostałych 10 000, 2/3 chorowało. W piśmie wysłanym z Cap 11 listopada 1802 roku Rochambeau stwierdzał, że znajdowało się tam 1050 żołnierzy francuskich pod bronią i 150 polskich oraz 1200 gwardzistów narodowych. W rękach francuskich pozostawały również Caillet i Jeremie, ale siły tu były słabe. Pod bronią 310 Francuzów, 200 Polaków, 800 gwardzistów narodowych. Dla odmiany armia powstańcza stale się teraz powiększała, gdyż obok regularnych formacji kolonialnych zasilali ją masowo rolnicy, którzy dotąd zachowywali się w wielu okręgach z rezerwą. Ponadto szefem sztabu armii powstańczej mianowany został generał Dessalines, zdyscyplinowany, rozsądny i ogładzony. Odtąd w akcjach powstańczych w miejsce improwizacji będzie się przejawiać planowość, łączenie sił dla wykonania pewnych zadań. Osłabienie armii wiernej Napoleonowi Bonapartemu doprowadza do tego, że generał Rochambeau decyduje się na przejście do defensywy. Haitańczycy doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego też powstańcy decydują się na uderzenie. W nocy z 17 na 18 lutego 1803 roku atakują szpital na przedmieściach Cap-France, doprowadzając do śmierci kilkudziesięciu żołnierzy, w tym także Polaków. Natomiast nie jest to ich głównym celem. Ich głównym celem będzie Tortuga i tam ulokowany szpital. Uda im się przebyć 3-milowy kanał. Tak naprawdę potem wraz z ludnością cywilną dokonają ataku na szpital w Palmi, gdzie zginie około 200 chorych i rannych. Na dobrą sprawę uratują się tylko ci, którzy będą mieli na tyle sił, żeby zejść z łóżek i uciec po prostu w las. Z końcem 1802 roku wojska polskie ich liczebność, ich znaczenie było bardzo zmarginalizowane. 3 batalionów wysłanych na Haiti w 1802 roku, pierwszy i trzeci, tak naprawdę resztki, zostały włączone do 31. i 74. półbrygady liniowej francuskiej. Autonomię ciągle trzymał 2 batalion Wojciecha Bolesty, który liczył wtedy 20 oficerów, około 400 żołnierzy. Nie był to dobry okres, jeśli chodzi o morale w armii, zarówno po stronie polskiej, jak i francuskiej, ale myślę, że przede wszystkim polskiej. Polacy zarzucali Francuzom wiele rzeczy. Złe traktowanie, bardzo obojętne podejście do kwestii polskiej, przecież o którą walczyli, o którą tam przybyli na tę wyspę między innymi. Kwestie aprowizacyjne. Francuzi rozsyłali po wyspie dość dziwne, straszne plotki. Na przykład, że Polacy to ludożercy. No i chodziło oczywiście też o pieniądze. Wojna wojną, ale żołd musi się zgadzać, a tam nie do końca się zgadzał. Polacy narzekali, że nie jest wypłacany regularnie. Oczywiście zwalali winę na źle prowadzoną administrację, ogólnie na jakby zły stan rzeczy, ale myślę, że intencje francuskie też nie były tam ani uczciwe, ani klarowne. W 3 latach haitańskiej wojny o niepodległość wysłano na wyspę 43 639 żołnierzy. Z początkiem lutego 1803 roku Bonaparte sądził, że w ramach oddziałów kolonialnych działa jeszcze na wyspie 822 Polaków. Ale dobrze poinformowany członek Rady Administracyjnej Kobylański przesłał generałowi Dąbrowskiemu z Port-du-Prince dokładne zestawienie 24 oficerów żyjących i 480 podoficerów i szeregowych. Oczywistym stało się, że w konsekwencji stale zmniejszającej się ilości wojsk zdolnych do walki, a zarazem pozostających wiernymi Bonapartemu, wysłanie kolejnego transportu z polskimi legionistami to tylko kwestia czasu. Jako element przerzutu posiłków na San Domingo wyznaczona została 2. półbrygada Aksamitowskiego, źle widziana przez Francuzów i Włochów. Według zestawień Rady Administracyjnej 114 półbrygady na San Domingo dotarło 2447 żołnierzy polskich. Nastroje wśród żołnierzy były bardzo złe, większość z nich nie chciała udać się na w tą podróż, o czym też może chociażby świadczyć list kapitana Pawła Frądzylskiego, który pisał do ojca w Warszawie. Ja bym się odrzekł cukru na całe życie i pisałbym się, ażeby pić kawę z pieprzem dla wywikłania się z tego wojażu. Te nastroje wynikały z kilku czynników. Pierwszym z nich był fatalny stan uzbrojenia, który zresztą nie został poprawiony do momentu wypłynięcia. Ważnym czynnikiem były też kwestie finansowe. Nie rozliczono się tak naprawdę z zaległościami finansowymi aż do momentu wypłynięcia. Na koniec kwestia tego, kiedy żołnierze dopłynęli do San Domingo. Otóż był to moment, kiedy żółta febra szerzyła się na wyspie najintensywniej, najszybciej. Oficjalnie nadesłane liniowce, ze względu na ograniczoną ładowność, nie mogły zabrać całej półbrygady polskiej. Francuskie dowództwo podjęło jednak decyzję o ograniczeniu racji żywnościowych i zamiast 1800 ludzi upchano całą półbrygadę, dodając w ostatniej chwili ponad 200 hamaków i 300 koców. Nowe oddziały polskie, wypływając na San Domingo, nie zdawały sobie sprawy, że mają już wyznaczone bardzo szczegółowo opracowane zadania w generalnym planie pacyfikacji generała Rochambeau. Plan przewidywał koncentryczne działania 4 kolumn, których celem była równina. Główne zadanie miało przypaść 114 półbrygadzie, gdyż bataliony jej stanowiły jądro każdej z 3 kolumn mających ruszyć na powstańców od zachodu. Jego celem było spacyfikowanie południa, a szczególnie głównego ośrodka powstania na równinie Torbek. W skład kolumn miały wchodzić również miejscowe gwardie narodowe, złożone z elementów popierających rządy francuskie na wyspie. W skład kolumn, które miały pacyfikować południe, weszły 3 polskie bataliony. Pierwszy Kazimierza Małachowskiego, drugi Ignacego Jasińskiego i trzeci Józefa Tayso. Wszyscy przypłynęli na Haiti z Genui, przepływając Atlantyk, wylądowali w Cap-Français. Tam dołączyły do nich resztki polskich jednostek, które przypłynęły tam rok wcześniej. I już 10 marca, praktycznie zaraz po przybyciu na Haiti, bez aklimatyzacji, bez odpoczynku, zostali wysłani do walki. Wsiedli na statki, przez 6 dni płynęli na południe wyspy do miejscowości Jeremie. Tam od razu jedna grupa została wysłana do miejscowości Koraj, która była bardzo ważnym miejscem, tak naprawdę obronnym dla Jeremie. Reszta została przetransportowana do Tiburonu, skąd mieli brzegiem morza wyruszyć do Kaje, po drodze rozbijając barykady i obozy powstańcze. Małachowski znalazł się w Tiburon po 2 dniach. Port zresztą ocenił jako słabo broniony, wzniesione były tylko jakieś prymitywne umocnienia wzdłuż wzgórz. 19 lutego przekazano obronę Polakom. Wysłano tam 2 oficerów i 63 żołnierzy z 3. półbrygady. Mieli otrzymać także wsparcie Gwardii Narodowej Lokalnej. Właściwie większość z nich zmarła. Pozostali tylko podporucznik Orłowski oraz 2 żołnierzy pod bronią. Do tego jeszcze 14 chorych, którzy zresztą też wkrótce zmarli. O 3:00 po północy ruszyliśmy, mając rozkaz nie nabijać broni, ażeby nie bawić się strzelaniem, ale prosto iść na nieprzyjaciela z nadstawionym bagnetem. Szliśmy dość długo spokojnie, mając po prawej stronie brzeg morski, a po lewej okrywając się łańcuchem woltyżerskim od zasadzek, jakie mogły mieć miejsce pomiędzy plantacjami cukrowymi. W ten sposób, maszerując w ciemnościach, kolumna dotarła pod wyniosłą górę. Droga idąca dotychczas brzegiem morskim skręcała w niezbyt szeroki wąwóz. Gdy do wąwozu wkroczyła straż przednia z podporucznikiem Wejgielem, ujrzano w ciemności błysk powstały ze spalenia prochu na panewkach, który nas przekonał o czujności i gotowości nieprzyjaciela. Sypnął się rzęsisty, karabinowy ogień. Z taką zimną krwią, jak gdyby się to na musztrze działo. Ale przyznajmy z drugiej strony, że w klimacie tak gorącym, w samo południe żołnierz wyniszczony fatygą nie mógł być rzeźki, a tym samym stał się obojętnym. Murzyni nie umieli nas ścigać. Przestawali na przeraźliwych wyciach, a zabiegać nam nie mogli, gdyż im przeszkadzała wielka przestrzeń plantacji cukrowej wodą zalanej. Tu, trafiony w piersi, poległ kapitan Messange, a obok niego padł ciężko ranny adjutant major Mateusz Królikiewicz. Wkrótce też połowa straży przedniej z podporucznikiem Wejgielem poległa. Reszta w nieładzie wycofała się. Okazało się, że dowodzący powstańcami mulat generał Laurent Ferru zamknął drogę rowem i ściętymi drzewami, tworząc silną barykadę, do której dostęp utrudniali strzelcy ukryci na zboczach. Gdy rozjaśniło się, generał Darbois polecił kompanii grenadierów polskich kapitana Messange'a sforsować zastawione przejście przez wąwóz. Atak nie powiódł się. Zginął kapitan Messange i 31 grenadierów. Ponadto 20 było rannych. Rozpoczęło się wzajemne ostrzeliwanie, ale Darbois nie zdecydował się na nowy frontalny atak, a obejście pozycji powstańców było niemożliwe, wobec czego wycofał się. Za tę nieudolność i błędy płacili niestety żołnierze, i to najwyższą cenę, jaką jest życie. W drugiej dekadzie kwietnia 1803 roku Francuzi zaczęli ponosić już dotkliwe porażki na froncie południowym. Polacy zostali rozmieszczeni w różnych kompaniach, kolumnach, na przykład 4. Gablasińskiego, 8. Szulewicza przeszły Morzem Północnym w kierunku Petit Trot, 5 kolumn zostało wysłanych ku równinie Torbek przez góry La Haute w kierunku Lecay. A obok głównej grupy posuwała się również górami grupa Rzymirskiego, złożona z jego trzeciej kompanii oraz piątej kompanii Godlewskiego. Gdy obie kolumny przeszły około 60 km równiną Torbek, natrafiły na bardzo poważną powstańczą blokadę. Zostali zmuszeni do wycofania się, wycofali się do Jeremii z powrotem do bazy, a powstańcy, którzy ich zatrzymali, zmusili do wycofania, zaczęli oblegać miejscowość Koraj, w której znowu stacjonował Antoni Biernacki i jego batalion. Koraj łączyło się z Jeremii, a trasa była bardzo ważną trasą i aprowizacyjną, trasą służącą też dla wojska. Trzeba było ją mieć po swojej stronie. W każdym razie Biernacki postanowił, dostał rozkaz przebicia się przez grupę powstańców, co mu się ostatecznie udało, kosztem oczywiście wielu poległych, ale droga była odbita. Najbardziej niezrozumiałe straty Polacy ponieśli w przegranej bitwie w Zatoce Żydowskiej, gdzie prawdopodobnie źle zrozumieli rozkaz. W każdym razie dostali zadanie, aby po cichu przejść obok obozu powstańców, a oni, nie wiadomo dlaczego, ruszyli, uderzając w bębny i z pełnym okrzykiem na ustach, co oczywiście zdradziło ich pozycję. Powstańcy szybko zareagowali. Ta bitwa tragicznie skończyła się dla jednostek polskich. Po pierwszych salwach Murzynów zamierzaliśmy wycofać się. Nie pozwolili na to jednak komenderujący nami Francuzi. Mimo poważnych naszych już wówczas strat, wydzielono część żołnierzy do pozorowanego ataku na umocnienia na drodze, podczas gdy szef brygady podjął próbę okrążenia wzniesieniami. Równocześnie zaobserwowano znajdujące się od morza lewe skrzydło powstańców, ostrzeliwujące ich z dwóch zagarniętych w zatoce statków. Mimo to Murzyni zaczęli spuszczać na nas kamienie i zażarcie ostrzeliwać. Spowodowało to śmierć wielu naszych, wraz z szefem brygady Bernardem. Reszta wojska w zamieszaniu wycofała się. Tymczasem wybuchła wojna francusko-angielska. Polscy legioniści zdawali sobie sprawę, że wojna zaczęła przybierać zupełnie nowy wymiar. Nie chodziło już w niej o rozbicie słabo zorganizowanych i źle dowodzonych grup powstańczych, lecz o powstrzymanie dobrze uzbrojonego dostawami angielskiej broni masowego ruchu, walczącego o wyzwolenie swojej ziemi z rąk kolonialistów. Wobec przewagi Anglików na morzach nie można było wspierać wojsk francuskich na wyspie, a Anglicy z kolei bez przeszkód wspierali powstańców. W tej sytuacji generał Rochambeau rozkazał koncentrację sił będących na południu w Cayes, Jeremie i Port-au-Prince. Jeremie było bardzo ważnym strategicznie punktem w rewolucji, natomiast było fatalnie ufortyfikowane. Była tam tylko jedna cytadela, w której było 700 żołnierzy i byli to głównie Polacy. Dodatkowo miasto cierpiało na braki w zaopatrzeniu, jeżeli chodzi o żywność i amunicję. Dlatego też zwlekano z wykonaniem rozkazu, by ściągnąć tam dodatkowe oddziały armii francuskiej. Należy podkreślić, że Gwardia Narodowa składająca się z mulatów przeszła na stronę powstańców, a wraz z nią kilku Polaków. Doprowadziło to do tragicznej sytuacji, gdyż w szeregach armii generała Frassinę było już tylko 200 żołnierzy, natomiast rebeliantów oblegających miasto było ponad 4000. Generał Freycinet w nocy podjął decyzję o przygotowaniu sucharów z ostatnich 25 baryłek mąki. Proponowany przez niego plan ewakuacji zakładał ściągnięcie oddziałów z przedpola i zagwożdżenie działu, by nie dostały się w ręce wroga. Oświadczył, że na 8 posiadanych statkach ratować się nocną ucieczką na Kubę nie będzie w stanie cała załoga. Wyznaczając wobec tego 140 Polaków jako załogę cytadeli, którzy przy wsparciu 40 Francuzów pilnujących brodu na rzece w pobliżu miasta na straży zostaną. Nazajutrz padła od Murzynów propozycja kapitulacji. Na propozycję tę obruszył się porucznik Jan Białasiewicz, oświadczając, że najpierw musi sprawdzić, czy Francuzi istotnie opuścili Jeremie. Generał Ferry pozwolił, by miasto ocenił jeden z polskich oficerów. Ten ponad wszelką wątpliwość stwierdził, że zostali zdradzeni i opuszczeni. Doszło więc do układu, że załoga wyda cytadelę, wychodząc z bronią i bagażami. Broń zostawią na stoku, bagaże zaś żołnierze polscy zabiorą. Ponadto uzgodniono, że Polacy nie będą uważani za jeńców wojennych, lecz wolnymi i stopniowo będą odsyłani na Kubę. Generał Ferry w spotkaniu wynurzał gorące uczucie nad nieszczęściem Polaków, którzy z tak wielkim poświęceniem osoby swe na pewną śmierć narażali i w nagrodę niewdzięcznością Francuzów wypłaceni zostali. Co do wolności Polaków są jednak poważne wątpliwości. Według zeznań plantatora Szazota przebywającego na plantacji w Jeremie, generał Ferry sprzedał 120 Polaków w niewolę na fregatę Tartar, biorąc $74 za każdego z nich. Dużo gorszy los spotkał Francuzów, którzy pilnowali załadunku. Ich głowy zostały odcięte i nasadzone na pale. Tym samym właściwie lokalni Haitańczycy chcieli przekazać taką wiadomość: tak rozprawiamy się z najeźdźcami. Również nie udała się ucieczka generała Fersine, który wypływając na pełne morze trafił w ręce floty brytyjskiej. Po kapitulacji Jeremie głównodowodzący armią rewolucyjną generał Dessalines zakomenderował przesunięcie znacznej siły powstańczej pod Kaję, w której stacjonował batalion polski pod dowództwem Małachowskiego w liczbie ponad 800 żołnierzy, 5 oficerów w sztabie i 33 w linii. Sytuacja odciętego od wszelkich dostaw miasta mimo dzielnej obrony z tygodnia na tydzień stawała się coraz bardziej beznadziejna. Brakowało żywności, szerzyły się choroby oraz dezercja. Zmusiło to głównodowodzącego generała Bruneta do poddania miasta. Co godne podkreślenia, nie powstańcom generała Ferry, tylko wojskom angielskim. Akt kapitulacji podpisano 12 października 1803 roku. W jego rezultacie do niewoli dostało się 25 oficerów i 231 podoficerów i żołnierzy polskich. Cały pozostały przy życiu oddział polski wraz z oficerami umieszczony został na pokładach brytyjskich fregat. Na Depik, imponującym okręcie, przebywał wówczas komandor Cumberland z większością oficerów brytyjskich, ale także sztab obrony miasta z Polakami. Odpływając byliśmy świadkami, jak mordowano zaprzyjaźnione rodziny, z którymi tyle łączyło nas w ciągu długich miesięcy blokady i oblężenia. Staraliśmy się interweniować, ale mimo słów potępienia dla nieludzkiego postępowania Cumberland nic nie uczynił i wbrew układowi kapitulacyjnemu dopuścił do tej straszliwej masakry. W równie tragicznej sytuacji znajdowało się latem 1803 Port-au-Prince. Pozbawione dostaw, otoczone z 3 stron, skazane było na upadek. Polacy w stolicy byli rozproszeni niewielkimi komendami po fortach i bateriach, przy czym najsilniejszy, bo liczący około 150 ludzi oddział, przebywał przy umocnieniach bramy zachodniego miasta Port Leogan. Od strony północnej miasto odcinały główne siły Dessalinesa, od strony morza blokowali Anglicy, a od strony południowo-zachodniej powstańczy garnizon w Leogan. Z początkiem sierpnia obrońca Port-au-Prince, generał Lavalette, miał w swoich magazynach jeszcze 20 000 racji żywnościowych. Ale pod koniec września widmo głodu zawisło nad obrońcami miasta. Generał Lavalette zdecydował się na próbę przebicia do Leogané. Chciał, by żołnierze szli nocą, tak by nie wzbudzić podejrzeń rebeliantów. W tym celu wykorzystano kilkunastokilometrowy pas pól uprawnych. żołnierze szli błotnistym terenem oraz wzdłuż wybrzeża miasta. Do akcji wyznaczono 400 żołnierzy, w tym 150 Polaków. Gdy rankiem oddziały znalazły się u bram miasta, okazało się, że rewolucjoniści już na nich czekają. Byli uprzedzeni przez swoich zwolenników z Port-au-Prince. Cała akcja okazała się fiaskiem. Większość francuskich żołnierzy poległa, a ze 150 Polaków ostało się zaledwie 60 dowodzonych przez podporucznika Bilewicza. W zaistniałych okolicznościach generał Lavalette 4 października złożył podpis pod kapitulacją. Dessalines zgodził się na przerwanie działań i po podpisaniu układu wymieniono po 24 zakładników. Jednym z nich był Polak, Ludwik Dębowski, który dzięki temu poznał głównodowodzącego Armii Rewolucyjnej. Pisząc potem pamiętnik, stwierdzał: towarzystwo Murzynów nie było przyjemne. Przepełnieni byli nienawiścią i chęcią zemsty. Jednakże Francuzi, myśląc tylko o wzbogaceniu się, nic nie zrobili, by usunąć na wyspie niegodziwość, wyzysk, złą administrację, nieludzkie obchodzenie się z niewolnikami, a ci, którzy im przynieśli wolność, nie byli na wysokim poziomie moralnym. 9 października statki wypłynęły z portu. Większość jednak wyłapali Anglicy, ale kilku udało się dostać na Kubę. Tymczasem generał Dessalines po opanowaniu Port-au-Prince rozpoczął swój marsz na Cap-Français, siedzibę wielkorządcy i naczelnego dowództwa generała Rochambeau. Liczebność armii powstańczej w tym okresie oceniano na co najmniej 15 000, a niektóre szacunki dawały jej nawet 25 000. Była to zaiste dziwna armia. Maszerowała z departamentu zachodniego, wśród wielkich deszczów, przez okolice zniszczone i wypalone. Głodna, obdarta. Szeregowi skąpo odziani. Nie mieli koszul ani bluz. Głowy nakrywali kapeluszami lub chustkami, a dobytek nieśli w workach ze skóry koziej. Podoficerowie odznaki rangi mieli umieszczone na głowach. Wszystko brudne, zarośnięte, zgłodniałe. Jedynie generałowie byli wspaniale ubrani w mundury kapiące od złota. W garnizonie Cap-France znajdowało się około 2000 żołnierzy, w tym także kilkudziesięciu ze 113 półbrygady polskiej. Generał Rochambeau miał świadomość tego, że nie otrzyma żadnych posiłków i wsparcia, dlatego też zdecydował się na rozmowy z generałem Dessalinesem. W ramach rozmów ustalono, że Francuzi jak najszybciej opuszczą wyspę. Okazało się to jednak dosyć trudne ze względu na to, że port blokowali Brytyjczycy. Dlatego Rochambeau zdecydował się podpisać porozumienie z Brytyjczykami. Sam z kolei Dessalines ogłosił niepodległość Haiti i koronował się na cesarza Jakuba I. Z 3. półbrygady polskiej ogółem przerzucono na wyspę około 2810 żołnierzy, a z 2. półbrygady polskiej około 2460. Ponadto kilku oficerów dostało się do sztabu generalnego armii Leclerca, potem Rochambeau. Spośród 260 oficerów polskich legionów ofiarą wojny i chorób padło 113. Dużo bardziej przerażające okazują się statystyki utraty podoficerów i żołnierzy. Z obu półbrygad polskich legionów wysłanych na San Domingo na liście strat znalazło się ponad 4000 nazwisk. Do Europy wróciło jedynie 200 legionistów. Blisko 500 żołnierzy Anglicy wcielili na Jamajce do swych formacji. Około 200 udało się przedostać na Kubę i do Stanów Zjednoczonych. Na pozostanie na San Domingo zdecydowało się około 400 Polaków. Ich potomków, znanych jako La Polonais, można dziś spotkać na terenie Haiti, między innymi w miejscowościach Casale i Fontainebleau.